Ostatni film w tym roku pragnę poświęcić mojej ulubionej marce kosmetycznej 2022. Jest to oczywiście Charlotte Tilbury, i dzisiaj zajmiemy się przeglądem mojej skromnej kolekcji. Opowiem Wam o produktach słabych i o takich, w które moim zdaniem warto zainwestować w jak najbardziej obiektywny sposób, odkładając moją sympatię do marki na bok. Zaczynamy. Pierwsza kategoria produktów od Charlotte to pielęgnacja. Marka ma rozbudowaną gamę produktów z tej dziedziny, ale osobiście uważam, że można znaleźć lepsze produkty za mniejsze pieniądze w innych firmach. Przedostawałem sporo jej produktów pielęgnacyjnych, i oto te, które mam aktualnie pod ręką. Miniaturka Serum Magic Serum Lekkie, wodniste, nawilżające serum o pięknym zapachu. Skład jednak mnie nie powala, więc nie zdecydowałem się na zakup pełnowymiarowego opakowania. Miniaturka kremu pod oczy Magic Eye Rescue. Podobna sytuacja co z serum, produkt mnie nie przekonuje na tyle bym kupił pełnowymiarowe opakowanie, bo nawet po tą miniaturkę sięgam wyjątkowo rzadko. No i dwa kremy, które kocham wyjątkowo mocno: Magic Cream i Magic Cream Light. Co prawda nie używam tych kremów w mojej własnej pielęgnacji, ale uwielbiam je pod makijaż, dlatego mam je zawsze przy sobie w kufrze. Kremy są wyjątkowo treściwe i odżywcze, na skórze dają efekt magicznie transformujący i sprawiają, że nawet zmęczona i poszarzała cara wyglądają na o wiele bardziej promienną. Powiedziałbym, że między tymi kremami nie ma wielu różnic, poza konsystencją oczywiście. Magic Cream Light jest lżejszym, bardziej lejącym kremem o cieńszej konsystencji, a tradycyjny Magic Cream jest zbitym masełkiem, który rozpuszcza się na twarzy pod wpływem ciepła palców i rozcierania. Oba jednak są podobnie mocno nawilżające i rozświetlające w przepięknie zdrowy sposób. Ogólnie dużo produktów Charlotte możecie dostać w miniaturowych opakowaniach, które o wiele bardziej preferuję nosić w kufrze z racji na oszczędność miejsca. Z kolei wiele z pełnowymiarowych opakowań w marce pozwala na ponowne uzupełnianie. Także jeżeli nie jesteście czegoś pełni na 100% to warto zacząć od mniejszej, tańszej wersji, a jeśli coś pokochacie to możecie zaoszczędzić na ponownych zakupach kupując wymienne wkłady. Jeśli chodzi o bazę pod makijaż, próbowałem już Wonder Glow, który jednak nie umywa się do drugiej rozświetlającej bazy z marki Charlotte, którą uwielbiam ponad wszystkie produkty tego typu nawet z innych marek, czyli Hollywood Flawless Filter. Jest to niesamowicie uniwersalny i wielozadaniowy produkt i wcale nie musi być postrzegany jako stricte baza pod makijaż. Wiele osób używa go solo jako bardzo mocno rozświetlający, lekko kryjący podkład. Można też ją wmieszać do Waszego ulubionego fluidu w celu zmiany jego wykończenia lub nosić ją na policzkach jako kremowy rozświetlacz. Produkt jest moim must have z marki właśnie przez to, że praktycznie każda osoba znajdzie zastosowanie dla tej niesamowicie masełkowo-świetlistej i gładkiej formuły takiego płynnego światła. Dam Wam mój protip, jeśli chcecie zachować napisy na opakowaniu, to nie noście go ze sobą w kosmetyczce, bo niestety nadruk momentalnie się zdrapuje. Jeśli chodzi o kolory, to jest to półtransparentna formuła, więc z powodzeniem używałem na przykład koloru numer 1 nawet na ciemnych karnacjach. Wszystko zależy od tego, jak chcecie używać tego kosmetyku i jaki efekt chcecie osiągnąć. Przetestowałem trzy podkłady z marki. Light Wonder, leciutki, nawilżający żelowy, wodnisty podkład o świetlistym wykończeniu i lekkim kryciu. Beautiful Skin Foundation, bardziej zbity, treściwy podkład o kremowo-płynnej konsystencji, o średnim kryciu i również świetlistym wykończeniu. I mój absolutny ulubieniec, Airbrush Flawless, gęsty podkład o przedłużonej trwałości, mocnym kryciu i zastygający, dążący praktycznie do matu. Airbrush Flares to mój podkład do zadań specjalnych, który jest w stanie wytrzymać na mnie najbardziej wymagające czynniki środowiska zewnętrznego, takie jak na przykład największe upały. Przy czym nałożony cienką warstwą nie wygląda jak maska. Jest to bardzo specyficzny podkład i musiałem się na początku nauczyć z niego korzystać, ale teraz to jest mój kolejny must have z marki. Korektory, myślę, są piętą achillesową Charlotte. Poza korektorem kolorowym, oczywiście, Charlotte na razie nie stworzyła korektora, który wywarłby na ludziach tak samo pozytywne wrażenie, co jej pozostałe produkty w marce. Z tych tradycyjnych korektorów próbowałem już Magic Away, który już dawno wylądował w koszu po paru użyciach, i korektor z linii Beautiful Skin. Tutaj mamy średnie krycie, nawilżenie i świetliste wykończenie. Gdy czytałem jego opis, to brzmiał on dość apetycznie, ale niestety w rzeczywistości wypada bardzo średnio. Nie jest to w żadnym wypadku zły korektor ale na pewno nie ma w sobie takich cech, jakie ja poszukuję i lubię. Ja chcę korektora albo o totalnym kryciu, albo niesamowicie lekkiego i naturalnego, a ten nie jest ani taki, ani taki. Jednak moim totalnym hitem i kolejnym must have z marki jest korektor kolorowy Magic Vanish. Mój ulubiony kolor to numer jeden i jest to już moje kolejne opakowanie tego produktu, bo za każdym razem, gdy maluję siebie lub kogoś, to sięgam po ten odcień. Kolorowe korektory, jeśli jeszcze tego nie wiecie, mają za zadanie zneutralizować przebarwienie pod okiem, dzięki czemu nałożony później tradycyjny korektor będzie wyglądać o wiele lepiej i o wiele skuteczniej poradzi sobie z zakryciem zasinienia. No i ten produkt właśnie to robi: przepięknie zmniejsza intensywność zasinienia, przy czym nie pozostawia po sobie ciężkiej warstwy, nie waży się i nie powoduje, że później nałożony korektor gorzej się nosi. Ja jestem ogromnym fanem koloru numer 1 i na dni, kiedy nie noszę dużo makijażu, czasami go używam jako korektora docelowego i uważam, że wtedy też wygląda absolutnie przepięknie. Nie próbowałem jeszcze sypkiego pudru od Charlotte, ale jestem fanem jej pudru Airbrush Flawless. Formuła jest bardzo lekka, nawet bym powiedział, że niesamowicie lekka jak naprasowany puder i przy okazji ekstremalnie wygładzająca. Puder przepięknie ściąga błyszczenie, ale czas jego trwałości bardzo zależy od typu cery. Cery suche mogą spokojnie utrwalać nim makijaż na cały dzień i nie będą przy okazji czuć przesuszenia, bo jest to puder delikatnie nawilżający z różonymi olejkami. Jednak cery mieszanej tłuste będą raczej zadowolone wtedy, gdy będą używać tego pudru jako pudru wykończeniowego do zmiękczania i wygładzania wyglądu cery. Niestety bez wykorzystania innego pudru Airbrush Flawless nie będzie wystarczająco mocny na tłustych i mieszanych cerach i może za szybko przegrywać w walce z błyszczeniem. Niemniej jednak jest to cudownie wygładzające puder o niesamowicie aksamitnej teksturze i z odrobinką krycia. Od ostatnich kilku miesięcy w opakowaniach możecie wymieniać wkłady, no i co roku z okazji Chińskiego Nowego Roku możecie wybrać sobie limitowane, zdobione opakowanie. Drugi prasowany puder w marce z linii Airbrush to Airbrush Brightening Flawless Finish i ten puder okazał się być dla mnie rozczarowaniem. Jego wykończenie jest satenowo rozświetlające, przez co czuję, że podkreśla on pory i podbija załamania pod oczami. Jeśli zastanawiacie się między dwoma opcjami, zdecydowanie wybierzcie ten tradycyjny puder Airbrush. Płynne różki od Charlotte to kolejny hit z marki, po który raczej rzadko sięgam. Nie ma w tym produkcie nic złego, ale po prostu zdecydowanie bardziej od płynnych konsystencji, wolę te kremowe lub pudrowe. Mam dwa odcienie: Hollywood Beauty Light Wand. Pierwszy to kultowy Glowgazm, rozświetlaczo-róż, i Spotlight, klasyczny szampański rozświetlacz. Oba są bardzo metaliczne i o zastygającej formule. Mam też jeden kolor Hollywood Contour Wand, czyli że płynny bronzer do konturowania. Wyciśnięty prosto z opakowania może przerażać, ale niesamowicie prosto się rozciera i nie robi żadnych kłopotów. Jeśli lubicie płynne produkty do cery, to będziecie z nich bardzo zadowoleni, ale osobiście, tak jak wspomniałem, wolę kremowe lub pudrowe konsystencje i teraz właśnie do nich przejdziemy. Bronzer, który mam od Charlotte to kremowy Beautiful Skin Sunkist Glow Bronzer i tutaj nie wiem czemu Charlotte nazywa go glow albo czemu mówi o nim sunkist, bo bronzer jest raczej dość tempomatowy i o neutralnym tonie, który również świetnie nadaje się do kontrowania. Cudownie się z nim pracuje, nie robi żadnych problemów i jak zastygnie to jest bardzo trwały na twarzy. Pudrowy bronzer Airbrush Bronzer jest jednak moim ulubieńcem, jeśli chodzi o tą kategorię w marce. Cudownie cieplutki i aksamitny. Pięknie się buduje od dość lekkiego po intensywny kolor na bokach twarzy. Chcę kupić sobie pozostałe kolory, które są dostępne w marce z pominięciem odcienia numer 1, bo jest on prawie tak jasny jak Puder, więc polecam Wam bardzo na niego uważać. Ja na co dzień korzystam z dwójki i dla takich jasnych karnacji jest to idealny odcień. Jak na miłośnika różów mam ich wyjątkowo mało od Charlotte, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że formuły różów z tej marki nie należą do moich ulubionych. Nie mówię, że są złe, ale ja po prostu wolę coś innego, może bardziej żywego, ale w każdym razie jednak coś innego niż te róże, które jak na razie Charlotte mi zaproponowała. Z formuły Chic to Chic mam kolor Love is the Drug, rozświetlający róż, który wygląda w wyprasce jak sutek. Dwa odcienie można używać osobno lub razem mieszać, co daje nam parę różnych opcji na policzku. Mam też najnowszą paletę do twarzy Pillow Talk, w której są dwa wypiekano-żelowe róże, które zapewniają dużo więcej pigmentu i mniej świetliste wykończenie niż pudrowe róże z marki, jednak są dość twarde i ciężko jest je nabrać na pędzel. O rozświetlaczach mam podobne zdanie co o różach. Są dobre, ale wolę produkty z innych marek i cały czas czekam aż Charlotte wprowadzi coś, co wygryzie konkurencję. Z pojedynczych rozświetlaczem mam Pillow Talk multi glow składający się z czterech odcieni żelowo prasowanego rozświetlacza. Podobnie jak dwukolorowy róż odcienie można używać osobno lub razem mieszać. Na mojej karnacji najlepiej sprawdzają się dwa najjaśniejsze odcienie. No i po raz kolejny wracam do paletki Pillow Talk, w której znajdziemy dwa odcienie rozświetlacza o bardzo podobnej formule co ten pojedynczy wielokolorowy, z tym że rozświetlacze z tej palety zdecydowanie są bardziej gładkie i mniej drobinkowe. Moja kolekcja w kategorii oczy i usta jest bardzo uboga. Na chwilę obecną mam tylko jedną paletę i jeden tusz, jeśli chodzi o dział produktów do oczu. Jeśli chodzi o tusze, to muszę Wam powiedzieć, że Charlotte naprawdę w niej nie umie. Pilot Talk Pusha jest najlepszym tuszem w jej marce, ale nawet on mógłby być bardziej trwały. Co prawda, ma genialną szczoteczkę którą fajnie można wprowadzić tuż w nasadę rzęs, robiąc wrażenie od razu tight tightline w linii rzęs, ale poza tym formuła lubi się kruszyć i odbijać. Inne tusze z marki to istna tragedia. Jeśli chodzi o cienie, miałem kiedyś jedną paletkę czwórkę, ale nie przepadło mi do gustu, więc jedyna jaka ze mną została na chwilę obecną to paleta Pillow Talk. Bardzo ciepła paleta z aksamitnymi matami o przyjemnej pigmentacji i lekkie satynowe metaliki, które bardziej przypominają mi rozświetlacze. Może nie mają wyjątkowo mocnego błysku, ale czasami taka elegancka poświata na powiece robiła wiele lepszą robotę niż świcidełko widoczne z kosmosu, więc na to nie narzekam. Właściwie formułowo paleta jest bardzo przyzwoita, jedyny powód przez który rzadko po nią sięgam to to, że jest dość mocno ciepło pomarańczowa, co nie do końca mi odpowiada, bo ja zdecydowanie bardziej wolę neutralne lub chłodniejsze odcienie brązów. Niemniej jednak palety używam od czasu do czasu i uważam, że jest naprawdę bardzo dobra. W kategorii produktów do ust nie mam żadnej prawdziwej szminki od Charlotte, ani nie mam też jej klasyka konturówek Pillow Talk. Wiem, grzech i obiecuję, że się poprawię. Na chwilę obecną posiadam jedynie tinty do ust i policzków Tinted Love, których nigdy nie używam na policzkach, ale swego czasu uwielbiałem na ustach. Mają półtransparentną formułę, co niesamowicie pięknie podbija kolor moich ust. Przy czym wygląda też bardzo naturalnie i tak jak na tinty przystało, kolor wżera się w skórę, więc nawet gdy sam produkt znika, to jego odcień pozostaje na ustach przez wiele godzin. W tym roku jednak odkryłem tinty koreańskie i uważam, że tinted love od Charlotte się do nich nie umywa, więc nie korzystam z nich aż tak często ostatnio. Mam też balsam do ust Glowgasm Lips, który jest zamknięty w holograficznej wersji opakowania tradycyjnych szminek od Charlotte. Sam kosmetyk prezentuje się magicznie. Zupełnie przeźroczysty sztyft z zatopionymi drobinkami złota. Na ustach zmienia swój odcień i utlenia się do delikatnego różu. Powiem Wam jednak, że jest to dość sucha formuła które nie zapewnia nawilżenia, a same drobinki ze sztyftu prawie się nie przenoszą na usta. Więc produkt wypada bardzo nijako, brak w nim ciekawego koloru, brak tutaj nawilżenia i jakiegoś też ciekawszego wykończenia. Także ogromny średniak i o wiele bardziej wywierają na mnie wrażenie pozytywne produkty z Diora lub olejek z Lamel, jeśli chodzi o kosmetyki, które na ustach utleniają się do różowego odcienia. Na zakończenie filmu pokażę Wam mój ostatni hit od Charlotte, bez którego nie mogę żyć, czyli jej mgiełkę utrwalającą. Jest to jedyna mgiełka, jaką mam, która faktycznie wydłuża trwałość mojego makijażu i sprawia, że kosmetyki nie znikają i nie ścierają się z twarzy. I żeby Wam to zobrazować, pokażę Wam taką małą prezentację. Użyjemy jej najpierw jako bazy na odsłoniętą część ręki, następnie sięgnę po cień z palety Pilotok, chociaż może być to jakikolwiek inny cień i nałożę go najpierw na rękę bez mgiełki, a następnie na tą część gdzie mgiełka się znajduje. Teraz znowu przekrywam jedną część ręki, by osłonić ją od kolejnej warstwy mgiełki, którą właśnie zabezpieczę i utrwalę cień. Czekam aż wszystko wyschnie. I proszę bardzo. Widzicie, że tre całkiem mocno i możemy zauważyć gołym okiem, który słocz jest o wiele bardziej odporny na ścieranie i znikanie ze skóry. Także proszę bardzo. Myślę, że teraz was na pewno przekonałem do tej mgiełki. Tak więc jak wspomniałem na początku marka Charlotte to moja ukochana marka wśród wszystkich marek kosmetycznych jakie istnieją. Choć daleko nie wszystkie produkty co prawda są moimi ulubieńcami, ale nie mam też w tej marce tak wielu definitywnych publiców w innych firmach kosmetycznych i nawet jak coś mi nie pasuje w 100% to nadal jest to dość przyjemny i dobry produkt, po prostu dedykowany komuś innemu, ale który nadal się sprawdza. I gdybym z jakiegoś powodu do końca życia mógł pracować tylko na jednej firmie kosmetycznej, to bez zastanowienia byłaby to właśnie Charlotte. W tym odcinku to by było na tyle. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku i do zobaczenia w kolejnym. Buziaki, Wasz Beauty Boy.